Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnego spotkania w Fishing Planet w sezonie drugim, w którym wykonujemy wspólnie misje przygotowane przez twórców. Moi drodzy, w ostatnich odcinkach udało nam się zaliczyć praktycznie wszystko, co było do zaliczenia na tym łowisku, a jesteśmy na jeziorze Emerald w Nowym Jorku. I zostało nam tylko i wyłącznie zrobić, a raczej złapać rybę potwora, szczupakożercę, który terroryzuje jezioro Emerald i bardzo nam tutaj ogranicza populację szczupaka. W poprzednich odcinkach udało nam się, moi drodzy, załatwić wszystkie medalowe szczupaki, załatwić eksplorację, czyli złowiliśmy wszystkie gatunki ryb, które występują na tym łowisku. Złowiliśmy też wszystkie medalowe szczupaki oraz sandacze, które są możliwe do złowienia. No i zostało nam tak naprawdę tylko jedno, a konkretnie złowić rybę potwora. Jak widzicie, wszystko mamy tutaj zaliczone, co było do zaliczenia. Jedyne, co nam zostało, to właśnie ryba potwór. Przy okazji pierwszego spotkania na Emeraldzie udało nam się również wykonać pierwszą część tego questa odnośnie ryby potwora, a mianowicie złowiliśmy wszystkie gatunki szczupaka występujące na tym łowisku i udało nam się zrobić tutaj przynętę Frankenstein, która właśnie działa na tego szczupaka potwora. Ja tylko Wam pokażę, moi drodzy, jak do tej misji podejść. Na początek, jeśli chcemy złapać wszystkie rodzaje szczupaka, to wybieramy tę oto lokalizację. A następnie udajemy się tutaj w to miejsce. Zakładamy wahadłówkę, co przy okazji pomoże nam zaliczyć zadanie z łowieniem szczupaków na wahadłówkę. Zarzucamy mniej więcej tutaj w to miejsce. I tutaj mamy gniazdo szczupaka. W tym miejscu spokojnie powinniśmy złowić, powinno się udać złowić, proszę bardzo, już jest branie szczupaka czarnego, szczupaka amerykańskiego, a także czerwonopłetwego, jak i również powinny się trafiać medalowe okazy. Także, jak widzicie, nie jest to trudne. Pierwsze zarzucenie i od razu mamy szczupaczka. Jeśli chodzi o bonus do tego odcinka, raczej nie przewiduję dodatkowego właśnie odcinka w kwestii poradnikowej, tylko wszystko, co chcę powiedzieć, raczej będzie zawarte w tym materiale. Proszę bardzo, mamy czerwonopłetwego, drugie zarzucenie, drugi szczupaczek, drugi rodzaj szczupaka. Ja używam metody na przytrzymanie. Jest to bardzo prosta metoda.
Za trzecim razem nie będzie branie. Trzeci zarzut, trzecie branie to byłoby chyba za dobrze. A jednak. Proszę bardzo. Amerykański, czarny, czerwono-płetwy. Proszę bardzo, trzy zarzucenia, trzy ryby złowione do przynęty, którą musimy wykonać. A jeżeli chodzi o szczupaka pospolitego, to jeżeli nie uda Wam się go złowić w tamtym miejscu, to można sobie spokojnie przyjść tutaj i mniej więcej zarzucać w tym miejscu, również na przytrzymanie ściągać i w miarę szybko powinno udać Wam się pospolitego wyciągnąć. Nie ma nakreślonego przez zadanie, jaki to ma być szczupak pospolity. Nawet jeśli trafi Wam się młody, to zadanie, pierwsza część zadania na rybę potwora zostanie zaliczona. Również tutaj bierze szczupak czarny. Oj, proszę bardzo, młody szczupak pospolity, zatrzymujemy. I właśnie cztery zarzucenia, cztery szczupaki, zadanie wykonane. Przynęta jest gotowa, więc możemy przejść do sedna tej misji, a konkretnie do sprawdzenia, co potrzebujemy i gdzie potrzebujemy się udać, żeby złapać tego oto potwora. Za chwileczkę powinniśmy dostać no dobrze dostać wytyczne, co należy zrobić, ażeby tę rybę złowić. Moi kochani, według informacji, które podaje nam tutaj zadanie, musimy wyposażyć naszą wędkę teleskopową bądź meczową przynętą Frankenstein i mamy tę rybę łowić na spławik. No ja ze sobą mam dwie wędki tutaj. No z tego co zdążyłem się zorientować, jest to ryba dość duża i dość silna, więc przed 30 lewerem raczej nie polecam wybrać się tutaj na nią, ponieważ ona waży ponad 10 kg, z tego co zdążyłem się zorientować, więc potrzebujemy wędki, która nam taką rybę da radę wyciągnąć i wytrzymać tak walkę z nią. Ja jestem, mam ze sobą dwie wędki, mam swojego stałego ulubionego, jednego z bardziej ulubionych kijów, a konkretnie jest to Fenix. 4,5 metra, wytrzymałość do 10 kg. No i wypadałoby, żeby też siła hamulca w kołowrotku była odpowiednia. Ja mam identyczną siłę hamulca kołowrotka 10 kg jak wytrzymałość wędki. Jedyny szkopuł to żyłka. O, mam tutaj fluorokarbon, który ma wytrzymałość 9,1 kg. Myślę, że ta żyłka będzie odpowiednia. Haczyk, moi drodzy, najlepiej 3, hashtag 3 albo hashtag 4 na 0, bo jest to duża ryba, więc potrzebujemy dużego haczyka, żeby ją złowić. Niestety nie mam żadnego przyponu, w którym mógłbym wyposażyć moją wędkę, a wyposażę sobie ją w spławik. No, myślę, że na razie spróbujemy na cygarku. Powinno być dobrze. Założymy tylko jeszcze naszą przynętę i za momencik już rozpoczniemy wędkowanie. Mamy 5 przynęt.
Mam nadzieję, że wystarczy. Teraz tak, pytanie za 100 punktów. Gdzie szukać tej ryby? Kiedy ona żeruje? Moi kochani, wydaje mi się, że skoro w tym miejscu, tam gdzie wam pokazywałem, są szczupaki, wezmę jeszcze tylko grunt, zwiększę na jakieś, myślę, że metr 10 może na razie. W miejscu żerowania szczupaków wydaje mi się również, że powinien znajdować się nasz pogromca. Mam nadzieję, że uda mi się go złowić. No tak logicznie, z logicznego punktu widzenia, biorąc, jeżeli gniazdo szczupaków jest tutaj i tutaj najwięcej tych szczupaków się łapie, to ten szczupakożerca, szczupakopogromca powinien tutaj żerować. Nie wiem tylko, czy żeruje w dzień, czy w nocy, nie jest to napisane ani wyjaśnione w opisach questa, więc po prostu będziemy próbować. Najpierw spróbujemy porzucać w dzień, zwłaszcza, że parabola brań jest bardzo dobra. A jeśli nic nam się nie uda złapać w dzień, to próbujemy w nocy, W razie czego przewiniemy czas jeszcze na wieczór, jak nam się tutaj gdzieś tak do godziny 8 nic brania żadnego nie będziemy mieć, to przesuniemy sobie czas na popołudnie, a raczej na wieczór i popróbujemy łowić wieczorem, a potem ewentualnie w nocy. No, 8 nam wybiła. Jak tam mamy z parabolą? Nie jest zła, ale myślę, że bardziej by nas interesowała godzina o 17 gdzieś. Przewinimy czas sobie na 17. Można było spokojnie na 18, no ale nic. Próbujemy. No niestety, z tego co widać, to nie bardzo chcę brać w dzień, może spróbujemy przyjąć do nocy. No w nocy co my będziemy mieć? Aha. W razie czego spróbujemy tam popłynąć. No co, tym ładnie się udało zarzucić. Tak, zastanawiam się, co to za ryba, ten szczupakożerca. Czy to jest jakiś inny szczupak, czy sandacz? No bo na tym łowisku tylko te dwa gatunki ewentualnie dałyby radę zjeść siebie nawzajem. Mam nadzieję, że za niedługą chwilę się przekonamy. To patrzę, jest
Taka sama zabawa jak z tym Bartholomeusem. No ale nic. Poczekamy. Spokojnie, bez nerwów, tylko spokój. Może nas uratować. No gra tutaj, moi drodzy, sugeruje, żebyśmy właśnie łowili w tym miejscu, w którym łowimy, czyli jednak miałem rację, jeśli o to chodzi, że tutaj powinniśmy znaleźć potwora. Tak ciągle się uczę korzystać z tej sondy. Nie wiem, czy dobrze to robię, jak ona pokazuje to, co z przodu, ale znowu mam branie. Także jeśli branie się zaczyna, to może w końcu i trafi się ryba potwór. Ale na sondzie nie widzę. Być może poprzepłynęła sobie pod łodzią. Mówiąc szczerze, nie wiem, jak ta sonda, jak z niej korzystać, jak ona pokazuje. Normalna sonda, w zależności gdzie ją się zamontuje, to pokazuje obraz z podłodzi. A tutaj tak nie bardzo wiem. Jakby pas trzcin, jakby coś, no nie mam pojęcia. No ale coś się dzieje. Kurde, zaciąłeś za wcześnie. Ale żal. Ale to nic. To tylko znak, że coś tam się dzieje. Grunt jest na 1,90 m ustawiony. 1,95 m chyba nawet. Więc prawie przy dnie. No widać, że tutaj te rybki jakieś pływają. Tak jakby przypływają te rybki tutaj. I zaraz potem mam gdzieś branie na spławiku, no nie? Więc nie wiem dokładnie, jak z tej sondy, jak tą sondę odczytać jeszcze. No jest branie. Są mnie zainteresowani ryby. No i aby coś z tego zainteresowania wynikło, bo już mówiąc szczerze, troszeczkę czasu spędziłem nad próbami złowienia potwora tutaj na Emeraldzie. I powiem szczerze, że jestem zmęczony trochę i trochę też zniechęcony, bo próbowałem w dzień, próbowałem w nocy i nic, to jest tak jakby trzeci dzień. A było to rozbite na kilka sesji. Także w sumie kilka dni już walczę z tym potworem. Mówię, jeszcze wiedział, jak ta sonda tutaj działa. Czego się spodziewać? Czy mamy na przykład zaczepioną tutaj, gdzie jest ekranik, czy jakby z tej strony. Widzę, że ryby przepływają. Teraz pytanie, w jakiej odległości, czy bezpośrednio pod moją łódką, czy gdzieś, nie wiem, obok łódki.
trochę zainteresowania było i co? Zaraz zobaczymy, znowu mamy jakieś rybki, czy któraś z nich się zainteresuje moją przynajmniej, bo przynajmniej. Nie wiem, czy jakieś giganty. To są mniejsze. No, jakieś tam zainteresowanie jest. Tylko pytanie, czy to któraś z tych ryb. Co tu widać było na monitorze, czy zupełnie inne. Dobra, mamy bramię. Nareszcie. To jest na pewno ta rybka. No, to zapewne sobie nie trochę z nią powalczymy. Chyba waży więcej niż 10 kg, więc na pewno nie będzie to proste. Na pewno nie będzie też proste ją zmęczyć. No ale już się cieszę, że udało się ją złapać, bo już w pewnym momencie myślałem, że będę potrzebował po raz kolejny łapać szczupaki i robić przynętę, bo zobaczcie, to jest tak jakby przedostatni kawałek przynęty, który mi pozostał. A wcześniejsze oczywiście udało mi się stracić poprzez zaczepy. Dopóki właśnie nie zdecydowałem się na wypłynięcie łódką poza roślinność i spróbowania właśnie połowienia z tej strony. Ale ja tak coś czułem, bo zanim gra jeszcze podpowiedziała, że żeby sprawdzić miejsce szczupakowe. O właśnie, linka została przygryziona, jest to zamek sorio wędkarski. Brawo. Dobra, jest branie. To czy uda się wyciągnąć tym razem pana szczupaczka, a raczej pana sądacza, a raczej potwora, szczupakożercę. Mamy grubszą żyłkę, trudniejszą do przegryzienia. Wracaj tu. Jest. Jest, udało się. Jakie bydle. Najważniejsze, że się udało. Na ostatnią przynętę. Moi kochani, i tym oto sposobem właśnie zakończyliśmy naszą przygodę nad jeziorem Emerald w Nowym Jorku. Teraz
Prawdopodobnie widzimy się już na Neherin River, a ja serdecznie Wam dziękuję za poświęcony czas. Trzymajcie się i do następnego. Hej, hej.